Wyobraź sobie, że są ludzie, którzy odczuwają świat w bardzo intensywny sposób. Są to osoby wysoko wrażliwe, czyli takie, dla których różne sytuacje czy miejsca mogą być bardziej wymagające niż dla innych. Często słyszą komentarze w stylu, nie przesadzaj. Lub weź to na spokojnie, ale dla nich to nie jest takie proste. Osoby te reagują bardzo mocno na różne bodźce, czyli rzeczy, które dzieją się wokół nich. Mogą być zarówno introwertykami, czyli osobami, które cenią ciszę i spokój, jak i ekstrawertykami, czyli tymi, którzy lubią przebywać z ludźmi, jednak często szybko się męczą w tłumie czy hałasie. Takie osoby czują dyskomfort przy ostrym świetle czy głośnych dźwiękach, na przykład na koncercie rockowym. Wolą miejsca ciche i przyciemnione, bo łatwiej im wtedy się skupić i odpocząć. Zamiast koncertu wybiorą raczej spokojny wieczór przy książce. Bycie w tłumie także może ich szybko zmęczyć, dlatego często wolą spędzać czas w mniejszym gronie albo samodzielnie. Nawet ekstrawertycy mogą potrzebować odpoczynku od ludzi, bo bycie wśród dużej grupy potrafi ich wyczerpać. Wysoko wrażliwe osoby często unikają brutalnych filmów czy wiadomości, które wywołują w nich zbyt silne emocje. Zamiast tego wolą oglądać coś spokojniejszego, co nie przytłacza ich emocjonalnie. Często też łatwo się wzruszają i nie boją się pokazać, co czują. To pomaga im budować głębokie relacje z innymi i wzmacnia ich poczucie bliskości z przyjaciółmi czy rodziną. Często osoby te przejmują się opinią innych i martwią się, co ktoś o nich pomyśli. To sprawia, że są uprzejme i starają się nie obrażać nikogo, choć czasem bywa to męczące, bo nieustannie zastanawiają się nad zdaniem innych. Lubią także kreatywność. Wielu artystów, pisarzy czy muzyków to osoby wysoko wrażliwe. Tworzenie jest dla nich formą rozładowania napięcia, które zbierają w ciągu dnia. Wysoko wrażliwe osoby cenią sobie sen i zdrową dietę. Wiedzą, że dobry sen i regularne, zdrowe posiłki wpływają na ich samopoczucie i pomagają im utrzymać równowagę emocjonalną. Kiedy są wyspane i dobrze odżywione, czują się spokojniejsze i bardziej zrównoważone. Podejmowanie decyzji może być dla nich wyzwaniem. Osoby te długo zastanawiają się, co wybrać, bo boją się, że podejmą złą decyzję, nawet gdy wybór dotyczy drobiazgów, jak na przykład wybór potrawy w restauracji czy filmu do obejrzenia. Szybko odczuwają także stres w nowych sytuacjach, takich jak pierwszy dzień w nowej pracy czy szkole. Potrzebują czasu, by przyzwyczaić się do nowego otoczenia i poczuć się w nim bezpiecznie. Wysoko wrażliwe osoby są bardzo empatyczne, szybko zauważają, gdy ktoś jest smutny i starają się pomóc. Ich empatia pozwala im tworzyć silne więzi, choć czasami przejmują się problemami innych bardziej niż swoimi. Po intensywnym dniu często potrzebują ciszy i spokoju, by odpocząć. Odpoczynek w samotności pozwala im się zregenerować i zebrać energię na nowe wyzwania. Dodatkowo osoby wysoko wrażliwe łatwo dostrzegają szczegóły, na które inni nie zwracają uwagi, na przykład gdy ktoś zmieni fryzurę albo gdy w pokoju coś jest przestawione. To pomaga im być spostrzegawczymi, ale czasem też męczy, zwłaszcza gdy zauważają rzeczy, które przeszkadzają im w skupieniu. Bardzo często myślą także o przeszłości i przyszłości, analizując różne sytuacje i swoje decyzje. To pozwala im wyciągać wnioski i uczyć się na błędach, ale bywa męczące, bo wiąże się z przejmowaniem się rzeczami, które już się wydarzyły. Osoby te mają także bogatą wyobraźnię, często śnią na jawie, lubią tworzyć historie, rysować, pisać czy wyobrażać sobie różne scenariusze. Dzięki temu mają naturalną zdolność do kreatywności i wymyślania nowych rzeczy. Chętnie wybierają spokojne zajęcia, takie jak czytanie książek, malowanie, spacerowanie po lesie czy oglądanie filmów. Takie aktywności pozwalają im się wyciszyć i zrelaksować. Sztuka i piękno wywołują w nich bardzo silne emocje, mogą wzruszyć się, oglądając obraz lub słuchając pięknej muzyki. Pozwala im to głęboko przeżywać sztukę, choć czasem bywa przytłaczające, gdy emocje są bardzo intensywne. Łatwo wpadają także w zadumę, czasem zamyślają się i odpływają w świat własnych rozważań, co pomaga im lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie. Szybko odczuwają stres w nowych miejscach i sytuacjach, dlatego potrzebują więcej czasu, aby poczuć się pewnie. Bywa, że trudno im podjąć decyzję, bo nie chcą popełnić błędu, a to powoduje, że wybór nawet drobiazgów może zajmować im sporo czasu.
Wysoko wrażliwe osoby także porównują się do innych, co może wywoływać smutek i poczucie niezadowolenia. Ważne jest, by pamiętały, że każdy ma inną ścieżkę, którą podąża. Lubią także pracę w samotności albo zajęcia, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z innymi, na przykład w sprzedaży. Jeśli jednak muszą pracować w zespole, lepiej odnajdują się w działaniach opartych na współpracy niż na rywalizacji. Wreszcie osoby wysoko wrażliwe długo zastanawiają się nad podjęciem decyzji, ponieważ boją się, że dokonają złego wyboru, a jeszcze bardziej, że będzie on widoczny dla innych. Podsumowując, bycie osobą wysoko wrażliwą oznacza, że świat odbierany jest w wyjątkowy sposób intensywniej, głębiej i bardziej emocjonalnie. Taka wrażliwość ma swoje wyzwania, ale też ogromne zalety. Osoby te potrafią lepiej zrozumieć emocje innych, budować bliskie relacje i często wykazują się wyjątkową kreatywnością. Dzięki świadomości swoich potrzeb, jak odpowiednia ilość odpoczynku, spokojne otoczenie i możliwość wyrażania siebie, osoby wysoko wrażliwe mogą czerpać radość ze swojej wyjątkowości, zamiast czuć się przez nią ograniczone. Jeśli odnajdujesz w sobie wiele z tych cech, może warto potraktować je jako mocne strony, które mogą pomóc Ci zrozumieć siebie lepiej i dbać o swoje dobre samopoczucie. Pamiętaj, że bycie wysoko wrażliwym to nie wada, lecz niezwykła cecha, która może wzbogacić zarówno Twoje życie, jak i życie innych.